Nadchodzi piłkarska wiosna, wszyscy już odliczamy dni, a teraz już nawet godziny do tego pierwszego inauguracyjnego spotkania z Chrobrym Głogów. Czekają kibice, czekają dziennikarze, no i przede wszystkim pewnie czekają piłkarze i sztab szkoleniowy. Dokładnie tak, no, piękna pogoda za oknem, nic tylko grać, tak, kibicować i wierzyć w drużynę, wierzyć w nas, że będziemy realizować nasze cele, nasze marzenia. Od razu skupmy się na tym pierwszym spotkaniu. W rundzie jesiennej zwycięstwo 1-0. Po trudnym spotkaniu Raków co prawda pokazał tam swoje DNA, Raków przeważał, mecz toczył się pod wasze dyktando, ale drużyna z Głogowa miała swoje okazje do tego, żeby wyrównać. Kilka świetnych interwencji Michała Gliwy, Raków też oczywiście kilku okazji nie wykorzystał. No i tutaj można się chyba spodziewać trudnego meczu, tym bardziej, że zawsze ta inauguracja to jest jakiś jednak znak zapytania, jeśli chodzi o formę pana drużyny, ale także drużyny przeciwnika. Tak, gramy z bardzo solidnym zespołem, który się jeszcze wzmocnił. Pierwsze mecze, to zostało powiedziane, to jest nie wiadomo, co by nie mówić, trzeba wejść w ten rytm meczowy, dodatkowo trudności z boiskiem, bo w tej chwili te boiska nie wyglądają najlepiej po zimie, więc jakość, płynność gry może być nieco utrudniona, dlatego trzeba wykazać się zaangażowaniem, determinacją i my to w tym meczu pokażemy. Ten obóz, okres przygotowawczy udany dla Rakowa, patrząc na wyniki, niektórzy by pomyśleli, że wszystko idzie fajnie do przodu, natomiast no nie do końca, no bo pewnie te kontuzje, to jest taka rysa na szkle dość poważna, no bo jeszcze przed startem rozgrywek tracicie no chociażby Kamila Kościelnego. Dokładnie, to jest zawsze ta ciemna strona przygotowań i pracy w dłuższym okresie, urazy, szczególnie mecze sparingowe, bo te mecze sparingowe w Turcji szczególnie, one są prowadzone w takim agresywnym tonie przez przeciwnika i często te urazy tym są spowodowane, no, chociażby Maciek Domański w takim starciu z bramkarzem przeciwnika, który nie przebierał w środkach, doznał poważnego urazu, też nie możemy z niego teraz skorzystać, więc tak, to jest ta sytuacja, która no, ma najbardziej negatywny wpływ na nasze działania. W pana głowie już jest jedenastka, wyjściowa jedenastka na to piątkowe spotkanie. Czy jeszcze ostatnie treningi, ostatnie chwile zadecydują o tym, kto wybiegnie od pierwszej minuty w starciu z Chrobrym Głogów? No, jedenastka jest oczywiście, tylko jeszcze zostały dwa dni. Kwestia dyspozycji też i wiadomo, został nam jeszcze jeden jutrzejszy trening. Różne rzeczy mogą się jeszcze zdarzyć, więc do meczu jeszcze to się może zmienić, ale oczywiście tak, ta jedenastka jest. Trener zawsze powtarza, że jest pochłonięty futbolem, nie tylko swoimi drużynami, ale także wiele meczów ogląda. Na pewno widział sytuację z ostatniego starcia Chelsea z Manchesterem City, kiedy bramkarz Chelsea, Kepa, nie chciał opuścić placu gry. Jak trener ocenia taką sytuację? Czy kiedyś z taką sytuacją się spotkał? Jak mógłby zareagować, gdyby coś takiego się wydarzyło? No, znam sytuację, widziałem. Specyficzna sytuacja mocno i chyba niespotykana, nie tylko w piłce, bo zawodnik nie chciał się podporządkować decyzji sztabu i czy trenera. No, sytuacja no, raczej taka nie z cyklu nie do pomyślenia, jednak wydarzyła się i też no, klub drużyna musi sobie z tą sytuacją poradzić. No, trudno mi się odnieść do tego, no, bo nie jestem w środku i nie chciałbym tu oceniać ani wydawać wyroków dobrze, źle. Stało się, muszą sobie to wyjaśnić i sytuacje są różne, wiadomo, są emocje, to jest gra o wysoką stawkę, też na pewno sytuacja drużyny nie jest najlepsza i stąd chyba doszło do takiego incydentu, ale no myślę, że to jest gdzieś też wkalkulowane w grę i też no, dlatego o tym mówimy, tak, i jest to jakiś smaczek, który dodaje tej grze uroku. Wydaje się, że trener Chelsea trochę traci szatnie, traci zaufanie, zupełnie odwrotnie. Wydaje się, że jest tutaj w Rakowie, to zaufanie do trenera jest duże, trenera do piłkarzy pewnie też. Jest pewność siebie przed tą rundą wiosenną. Wy wiecie, co musicie zrobić, że nic nie przyjdzie łatwo, tak jak te wcześniejsze bardzo dobre wyniki, więc no, tak jak wspomniałem na początku, już się nie możecie doczekać, ale na razie kroczek po kroczku patrzycie tylko i wyłącznie z meczu na mecz, czy już niektórzy może bardziej fantazjują?
Nie, patrzymy zdecydowanie na najbliższy mecz, dlatego że runda wiosenna to nie jest odkrywcza, ona jest zawsze trudniejsza, dlatego że no, tam się decydują losy awansów, losy zwycięstwa w lidze, losy spadkowiczów też, tak? Czyli gra już idzie na całego, nie ma kalkulacji i na pewno każdy mecz jest trudny. Jeszcze te czynniki zewnętrzne, o których już mówiłem, czyli stan tych boisk w początkowej fazie rozgrywek na pewno nie sprzyja takim drużynom jak my, ale też jesteśmy na to przygotowani i będziemy sobie z tym radzić. Runda dwudziestolecia pod takim hasłem Raków przystępuje do tej wiosny. Wiele karnetów, wiele biletów już się sprzedaje, nie tylko na ten mecz z Legią. Czy to Was dodatkowo motywuje, pokazuje, że jest blisko jakiegoś fajnego sukcesu, czy może troszkę paraliżuje, że jest teraz bardzo duże ciśnienie na Was, no i ta wiara kibiców, ale także ich wymagania są coraz większe? Gdyby nas paraliżowało, no to nie powinniśmy o takie cele w ogóle walczyć, to powinno nas napędzać, tak jest i zdajemy sobie sprawę, że ta presja na nas jest, ale ona była od początku chyba i to z tą presją sobie doskonale radziliśmy i sądzę, że będzie tak teraz, nawet gdyby pojawiły się jakieś trudniejsze momenty, po to taką sobie zaliczkę wypracowaliśmy, żeby nie było nerwowości. Błyskawicznie minęła ta zima, cieszymy się, że w końcu startujemy, że w końcu mecze o punkty. Najbliższy piątek, godzina 18, Raków Częstochowa, Chrobry, Głogów. Transmisja oczywiście w Radiu Fon.